Tytuł kursu: sieci gazowe. Moduł: rodzaje i układy gazociągów. Temat: klasyfikacja gazociągów. Kasiu, musisz mi pomóc. Pojutrze mam kolokwium z ćwiczeń sieci gazowe, a ostatnio sporo chorowałem i opuściłem wiele zajęć. Nie wiem, czy sobie poradzę. Nie ma problemu, ja już pisałam to kolokwium i dotyczyło ono klasyfikacji gazociągów. Mieliśmy wytłumaczyć kilka terminów. Tak jak na przykład sieć gazowa? Tak, dokładnie, nic trudnego. Na pewno wiesz, że sieć gazowa to połączone i współpracujące ze sobą obiekty służące do transportu gazu ziemnego. Zerknij na przykład wykonanego przyłącza gazu. Może to pomoże Tobie zapamiętać te informacje. A czym w takim wypadku jest gazociąg, Kasiu? Tomku, gazociąg to jeden z elementów sieci gazowej. Pozostałe to przyłącza gazowe, stacje gazowe, tłocznie gazu, magazyny gazu wraz z układami rurowymi, a także wejścia, wyjścia lub obejścia i inne instalacje towarzyszące. Co to za schemat? Tutaj jest napisane, że sieci gazowe możemy też podzielić ze względu na materiał przewodów gazowych, na rury stalowe i rury polietylenowe. Nie za bardzo wiem, co to są rury polietylenowe. Czy było jakieś pytanie na kolokwium, które ich dotyczyło? Oczywiście, że tak, Tomku. Istotne jest, abyś zapamiętał, iż rury stalowe przeznaczone są dla wszystkich gazociągów, niezależnie od ich funkcji i ciśnienia, a z kolei rury polietylenowe przeznaczone są tylko dla tych gazociągów, których ciśnienie nie przekracza ciśnienia roboczego 1 megapaskala. Zerknij, Tomku, na te grafiki. Tak wyglądają rury polietylenowe, a tak rury stalowe. To wszystko, co muszę pamiętać? Nie, musisz zapamiętać jeszcze, że przyłącze gazowe to odcinek gazociągu zasilającego do kurka głównego, służący do przyłączania instalacji gazowej. Jego częścią może być zespół gazowy, a w tym punkt gazowy lub stacja gazowa. Dzięki, Kasiu. To jeszcze przeczytam informacje o 3 klasach. Ach tak, zapomniałabym, to też jest istotne. Informacje o nich znajdziesz w treściach merytorycznych tego kursu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.